Cześć wam wszystkich ten raz i witam was serdecznie na kolejnym odcinku na serwisie YouTube'a w Let's Play'u. Po chwilowym problemie wszystko się udało. Czekajcie, tu mamy... Aha, bo musimy jeszcze loga, dobra. Teraz mam zadanie powrócić, jak się nie mylę. Musimy... Insekty, nie wasz szef mówił mi, że ma montować insekta tak wielkiego jak wy. No, czyli w sumie ostatecznie robimy już drugą część, jak to Kain musi przemierzyć portale. Wyruszył po kolejny emblemat, jest Sanktuarium Sarafa. Dzisiaj kończymy tą, że i zdążymy w tym odcinku, mi się uda tą plażę. Coś mi tu buczy i buczy i buczy i buczy. Pik, pik. Mi się wspinamy jak Spider-Man. Se pójdziemy. Ta. Kici. Taś, taś, panowie. O! No to będzie walka. Znowu gargulce. Ale kusa. Czekajcie, zapomniałem, że nie wolno walczyć. O! O, nie mogę, bo uderzam siebie. A. Się napijemy, piwo, piwo kocham. Piwo, piwo, piwo. Świetne piwo, piwo. Ups. Ups. O, szem się zablokował. Ja, gdzie nie prze. I wpiera. I wpiera. No i przeszedłem. Lecimy dalej. Jak cudownie, jak pięknie. Zobaczymy co tutaj. Aha, tu nic nie ma. Hopsie, hopsie, hopsie. No. Ale tu jasno, ja cię sunę. Jasno, ja nie wiem co. Gdzie tutaj możemy jeszcze pójść? Tutaj? Czy coś się zdaje? Zdawało się. Dziu, dziu, dziu.
Co ty? Skąd się te szczury tu wylęgły? Dup. Ja dobrze granemu! Chodź tu, szczurku. I na plasterki. No dobra, jak już tak gadam bez wyjątku, to mogę wam powiedzieć, że teraz ostatnio w świecie Nazgoth mogę wam powiedzieć dla fanów tej serii ogólnie, to mamy, że została stworzona już funkcja alfa. Tak, proszę państwa, alfa. Punkt alfa został stworzony. No w gry emo Nazgoth. Dla tych, którzy się zarejestrowali, otrzymali klucz, gratuluję. Ja oczywiście jeszcze, no nie jestem youtuberem, który być paulowcem, let's playerem, który by mógł wam podarować tyle tych kluczy, ale jeżeli dobrze mi się uda, to pierwsze co postaram się skołować może tych 5 kluczy, no wykupić dla was 5 kluczy, no ale to już wiadomo, potrzebny jest fundusz. Fundusz, który, wam powiem szczerze, jest zdefiniowany dzięki wam. A jeszcze jeden fragment emblematu mieć. Chyba tutaj. Zobaczymy. Więc spokojnie, fundusz się znajdzie, jak zwykle, jak znam życie. Okej, okay, idziemy teraz po kolejny emblemacik. Citadel lay open. I still had much to discover. O, myślałem, że będziemy drugą część, ale widać, że mamy też i Raziela, który przemierzy miejsce domu starego wampira Voradora. No, tutaj też długo będzie, nie ma co powiedzieć. No, wczoraj, poprzednio odcinek trochę długo trwał. Myślałem, że dłużej będzie. A to mamy... z ciepką mam. No powiem szczerze, pierwszy raz grałem w tą grę, to zablokowałem się w tym miejscu, ponieważ ci, którzy teraz załóżmy grają, mam antylogię, bo jest dostępna antylogia, mogę wam podesłać linka, poproszę, może ref linka będzie, nie wiem kiedy, może przy ostatnim odcinku mi się uda. I powiem szczerze, że tutaj można się zgubić. Można się zgubić. Jest takie przejście do dalszej części gry, jest, jak to się mówi, zablokowane. O, żebym tak mógł to robić w normalny sposób, to bym byłby bardzo happy. O, jak zwykle. O, jeszcze miałoby muzyczka leci. Wow! O, mój mieczyk, gdzie jest mój mieczyk? O, ognia jest dobre. Ciuchu! Ups! Ups! Wow, ale mi tu przygrzmocili. Zapomniałem, że te razy traci szybko życie. I takim oto sposobem rozwalić możemy szybciej jednego. Opla. Pójdziemy może... tu jest gdzieś życie. Szybko wchłonąć życie, bo... Okej. Okay. Dobra. Nawet jakbyśmy tutaj stracili punkty życia. Jedno pęknięcie jest. A ty kurde ty.
Mała gnida. Aha! Ups, sorry bracie. Bom, 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 bom. Wow! Ups. Ja mogę przypomnieć, że gra ta Legends of Kain była dostępna, ta w ogóle część CD Action, bodajże zaraz wam powiem, tylko że muszę dobrze policzyć, wiecie? Zaraz policzę, dokładnie. Ona dokładnie była około 7 lat temu, 6 lat temu była dostępna w magazynie bardzo dobrym, nazwany CD Action. Tak, w CD Action była w numerze, w razie czerwcowo-lipcowym. A jeszcze mam ten numer, płytę. No, minus było wtedy płyt CD, że szybko się zdrapywały te malunki. Więc mam kopię z mojej kopii, to jest w ogóle wzięta fabuła. Wtedy grałem na sprzęcie bardzo słabym. Naprawdę czasy, co wtedy ja miałem ten sprzęt, to nie był taki zły. Ale to był sprzęt z Amd Athlonem. Powiem szczerze. No, mogę powiedzieć. Był to Athlon, chyba 64-bitowy, jak dobrze pamiętam. Nawet ten sprzęt do tej pory mam w domu. To był... jeszcze karta graficzna wtedy, jak grałem, to był GeForce 2 MX400. To była po prostu... chyba o 20 MHz, jak to się mówi, od GeForce 2. A powiem szczerze, że ktoś ma taką kartę, to jeżeli ktoś jest fanem GTA, to Sandra pójdzie z palcem w nosie. Poważnie wam mówię. Odpaliłem na tamtym sprzęcie GTA i mogę grać. Na pewno nie wierzycie mi, byście chcieli, nie wiem, choć dowodu. No ale zatem ja podłączę ten sprzęt za nim, co? Za nim? Ten to. Trochę mi nie. Ale poważnie, z ręką na sercu, mogę powiedzieć, że nowe sterowniczki wszystkie. I mogliście... poważnie, mogliście grać na tym sprzęcie. O, i kolejni w bierach są. No, kolejny... A, nie pokazałem, zrzeszyłem przy Kainie. Że nie pokazałem wam jakiego ciosu w ogóle. Cios telekineczny, mocniejszy. Uuuu. No, dostał. Uuuu, kolejny. No, wam pokażę, skończymy walkę. No, bądź spokojnie. Dobra. Znowu gargulce, a te gargulce będą hen, 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 hen. Dobra, się otwierają. No, a gdzie my jesteśmy? O, już wiem, moi drodzy państwo, jesteśmy przed portalem do
kolejnej kuźni. A żeby to zrobić, powiem wam tak, trzeba się tu nachodzić. This pool seemed related to the portals which had transported me into the vampire ruins, but its surface was disturbed by the spouting of these gargoyles. Dobra, ja robię pauzę i za chwilę przychodzę. No, przybył czas na ogrodnika. Dzień dobry, nazywam się ogrodnik, zobaczę panią ogrodnika, no jestem, co to za chwasty, o, pani, wredne te chwasty, oj, wredne. Wróg, ale wróg, ale swój. Gdzie pani wyhodowała te piękne okazy? Tak dobre, takie przepiękne, cudowne, no piękne. Co my tu mamy? Musimy zrobić ciach to. Lecę, bo chcę. Czekajcie, co my tu mamy? Aha, mamy historię. A, to były gargulce pilnujące straży. No, murale jakieś tam. Mamy tu jakieś wojowniki heroiczni. To jest zagadka. Czyli po prostu musimy przebić według tej zagadki. Jak tu widzę, trzeba przebić je jakimiś prętami. A więc dobra. O, kto ładował mi się telefon nawet? Szybko. Dobra. Może pójdziemy sobie pierwszwiami z mieczem ognia. Dobra. Bo kolej, tak żeśmy szli. Jak to się mówi, w grze, czyli zaczniemy od miecza ognia. Dobra. A ty to kto? Dobra. Up ty. Franca ty jednak. No, będziemy tak ten. Powiem szczerze, chyba to są dwa miecze do zdobycia. Czy mi się zdaje? Znak pokazuje ci, że idziemy w dobrym kierunku. Zdzisiek, Zdzisiek. Nie przeszkadzaj mi w zwiedzaniu. Ja tu kurde zwiedzam. Trzeba pozwiedzać. Że znowu nie lubię tego świata. Mówisz ducha. Zobaczę swą. Tak będę wyglądał za 50 lat? Aż się już boję. I telemarkiem wylądował. No ale nie w stylu małysza. Pechowo trochę. O Jezunia. Tam trzeba się dostać? No to czy dostaniemy, ale najpierw trzeba rozwalić te pierzadełka. O! Gdzie? Opla. Wąt! Gdzie? O, ładnie, cios wykonaliśmy. A, miałem wam pokazać właśnie. Dobra. Obiecałem wam pokazać ten cios w ogóle. Tak, czwarty cios, który myśmy w poprzedniej części trzeci mieli. Co to jest? In air. Rzutem będziemy mieli. Pięknie. No tam dalej gdzieś tam. To muszę znaleźć teraz gdzieś jakiś fragment, gdzie ja mogłem wejść w ciało. Dobra. A coś widzę. A może gdzieś to jest? Gdzieś tutaj?
Będę musiał... Aha! Gdzie ono jest? No, mogą się znaleźć. Tutaj minus tej gry trzeba szukać... O! Pyk! Zjewamy stąd. Tutaj, przyjdziemy trochę później. This mysterious chamber was clearly significant. Perhaps I would finally find the elusive Vorador within. No dobra, no i znowu wy... Dobra. Burn. No i energy drinka wypili. No i ta impreza. Co teraz po... Ile można było sobie nabić? Dobra. Jeszcze drugi se nabijemy. Dobra. Życia nie wziąłem, minus, ale spokojnie, dojdziemy kawałki, kawałkiem. Pomaluśku, pomaluśku, daj mi tu życiątka. To wszystko się odnawia, wam powiem szczerze. Powiem szczerze, będziemy tutaj, chyba będziemy musieli częściej przebywać w tym świecie spektralnym. No, Baziu. O ty! Juhu, o! Mamy jumpera. Na zmianę. Wąt? O ty. Wąt? Mama mi mówiła, że się nie bawię z nieznajomymi. Kurna, kolegę... Nie skończę swoim kolegą. Przecież ja to kupiłem dopiero! Ludzie! Niszczę. O, tak. Oje, goody! Oje! Burn! Burn! No. Dziękuję. Wszyscy? O, jeszcze tamty, no, gdzieś tam pobiegł. Kurde. Nią, bzdąg, bzdąg, bzdąg. O, kwiatka popsułeś. Trzeba cię skosić, kwaście wyciąć. A tak pięknie urządzone damy było, nie? Mogę więcej razy. A coś jest. Ale nie mam. Jeszcze tego, żeby tam wejść. O, to jest to. O, ładnie, ładnie. Bum. I teraz tak, tu. Ciach. Opla. O, włącz. Bum. Nium, nium. Ludki kurna jakby. Co was? A, dobrze, a ty! Nie ma. Chciało się. Nie ma tak prosto. Ej, płacz, mała rycz. Płacz, maleńka, płacz. Wiemy przecież to nie od dziś. Czy ja w ogóle tutaj gdzieś dostanę coś? Coś mi się zdaje, że zrobiłem właśnie błąd. I znowu dygać, i znowu dygać. No dobra, to co, dygamy. Muszę się dygnąć, bo przecież... Muszę się dygnąć tam. Z powrotem. Zrobiłem błąd.
Ale tak, to na odcinku to jest tylko pokazanie, gdzie teraz będziemy się znajdować. O Jezus. Na razie, cześć, siema. Siema, Henio. Babcia Gandzia na mnie czeka. Dobra, idziemy. Z powrotem. Dygamy. Chyba mi się zdaje, że chyba źle zrobiliśmy. No to się wrócimy, no co? Po prostu. No może nie? Dobra. No ty, wy tu czego? No mu mieczyk chce. No co mu mieczyk? Dobra. Boom! O! Boom! 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 A ty, gdzie mi tu skoczku skaczesz? O ty, gdzie? A masz tu życiątko. Dobra. Dowiedzieliśmy, że mam coś mrugo. Telekineza. No dobra. Byśmy mogli tu sobie porozwalać, ale mi się nie chce. No, podpowiedź mamy, wam powiem szczerze. O Jezus. Co tu mamy? Ale dziwne. A, to jest kolejny mieczek. No to się wrócimy. We'll be back. Okej. No i trzeba tak. Raz. I dwa. Gasimy płomienia. No i będziemy tu się zabawić. No pięknie, no co dawnie, przepaść nad przepaścią, jak pierdykniemy, to bum, nie ma nas. No i to będzie ciekawe. Na dole się tam coś tam śpiwo. O, udało się. Za pierwszym razem 15 razy przechodziłem to. Opla. Oki. Ciach. Flaki jakieś ze mnie wychodzą. No, coś wystrzeliło w powietrze, jakieś skrzydło. No, i teraz gdzie my się znajdujemy? Jak zwykle coś znowu wyjdzie. No, jakby to nie było. Uo. Się bindek zawiesił nawet. Gdzie na mnie lecisz ty? A ty tam siedź. Jak ci kazałem, masz tu siedzieć. Mówiłem ci, że masz tu siedzieć za karę. Nie zdążyłem. No dobra, moi mili państwo, ja na dzisiaj może skończę tą niefortunną bitwę. Gdzie mi tu się rozprzestrzeniasz? Normalnie? Jeszcze 3 skoczku mi brakowało. No całą chatę muszę zniszczyć, no całą haciętę, no. O! Jeszcze nowi!
O, dzisiaj Zośka przyszli i o. No to, po co tyle pili? Mówią, panie, daj nam 5 zł. No. Nie obrażamy się, bo ja jestem. Ooh, and bye bye. Give over here. Ooh. No, drodzy mi państwo. No dobra. Wam ten moment zostawiam na kolejny odcinek na Domu Valadora, ponieważ tu już zaczniemy powoli zagadki wykonywać. I wykonamy. A więc powiem tak, zapraszam was na kolejny odcinek. Może on jest krótki, może nie wiem. Powiem ci, że nie. Więc nie macie co się martwić. Nie macie co te. Odcinek na kolejny będzie już jak najszybciej się da, bo na pewno was zżera ciekawe, co będzie dalej. Do zobaczenia. I zostawcie lajka, jak wam się bardzo podobało, i subskrypcję. Na razie.